Przystępujemy w drodze. Szanowni Państwo, i tutaj będzie od razu głosowanie. Zapraszam wszystkich radnych. Zapraszam wszystkich radnych, będziemy głosować. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krzyżyny Łęk. Czy pan Grzegorz Starowy? Pan Grzegorz Starowy, czy gotowi do głosowania? To ja w międzyczasie przypomnę Państwu, pierwsze czytanie projektu uchwały odbyło się 16 maja 2012, drugie czytanie projektu uchwały odbyło się 27 czerwca 2012. Rada odroczyła głosowanie nad projektem uchwały, ponieważ zostały przegłosowane poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta miasta Krakowa. W konsekwencji zostały ponownie czynności planistyczne. W związku z powyższym stwierdzam, że Rada Miasta dokonała rozpatrzenia uwag listy zawartego w załączniku nr 3 do projektu. Głosowanie nad poprawkami zostały przeprowadzone podczas drugiego czytania projektu na pierwszym posiedzeniu sesji 50. Rady Miasta Krakowa. Następnie na wniosek projektodawczy głosowanie nad całością projektu zostało odroczone do ponownego włożenia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według wniosku nr 723? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 723 wraz z poprawkami.